A teraz przedstawiam Wam recenzję zupełnie innej książki niż do tej pory. Jest to pozycja autorstwa pani Wiesławy Kucewiczównej, Tam, gdzie stąpały moje stopy, od wydawnictwa Borgis. Tak przedstawia się ta pozycja. I słuchajcie, co mogę o niej powiedzieć? Ano tyle, że jest przepiękna, niczym najjaśniejszy ze wspomnień, w których byliśmy szczęśliwi. Prosta jak życie naszej bohaterki, gdzie czasem chleb ze śmietaną i cukrem lepiej smakował niż miastowe jedzenie. Prawdziwa, pisana prosto z serca, które dla wszystkich miała wyciągnięte na dłoni. Ponadczasowa jak Biblia, która nigdy się nie zmienia, a i tak każdy ma na jej temat zupełnie inne zdanie. No i bardzo przejmująca jak wydarzenie z dzieciństwa, które pamiętamy do dzisiaj. Gdzie książeczka spisana ze wspomnień, których wydarzenia wpłynęły na jej rozwój i życie. Historia krótka, ale dosyć mocno zapadająca w pamięć. Czytając ją, przypomniałam sobie właśnie swoje dzieciństwo. Rozumiem miłość bohaterki do wsi, bo ja sama wolałabym żyć tam, czyli tu, gdzie obecnie jestem, na wsi, nawet skromniej, niżeli cisnąć się w bloku, gdzie jedynym wysokim widokiem za okna byłaby zmieniająca się ilość zaparkowanych samochodów. No i w przypływie szaleństwa przejazd rowera. Wiecie, nie zawsze tam, gdzie są pieniądze, jest radość i miłość. Najważniejsze to być przede wszystkim chcianym i kochanym. Książka bardzo sentymentalna, która skłania do refleksji nad naszym własnym życiem. Ukazuje piękno tego, co było, co przeminęło. Cały szmat czasu wstecznego zamknięty w książce, która znaczy więcej niż prawdziwi rodzice, którzy jej nie wychowywali. Wiecie, ja się przy niej bardzo mocno wzruszyłam. Idealna jako zatrzymanie w czasie i zrobienie sobie rachunku sumienia. Niby czytamy historię postaci, a mimo tego od razu przed oczami staje nam własne życie. Wiecie, zupełnie jakby zapraszała nas do zwiedzania przeszłości, o której nie można zapomnieć. Ma bardzo ciepły i przyjemny styl. No, niczym świeże bułeczki i pachnący chlebek. Ich zapach się za nami ciągnie, jak owa książka, która zaprasza, żeby właśnie jej posmakować. Jest troszeczkę nostalgiczna, ukazuje trudy życiowe na wsi, gdzie no nie było naszej bohaterce lekko. Uświadamia o zdrowotności uchowanego mięsa, które bardzo długo zachowywało swoją świeżość. Oczywiście będąc produktem wiejskim, nie sklepowym. Historia płynna, chociaż czas tej książce mija, a my nawet tego jakoś nie zauważamy. Wiecie, w jednej chwili dziecko jest malutkie, a następnie rośnie z biegiem czasu, które przyrównuje się właśnie do rzeczy albo miejsc. Książka, która zachęci do życia i docenienia tego, co mamy, gdyż no, bardzo szybko możemy to stracić. A wtedy już nie będzie odwrotu. Także pozycja na głębsze przemyślenie. Jeżeli lubicie takie książki, gdzie czytając zabiera was nie do jej świata, tylko do waszego własnego, do waszych własnych wspomnień ukrytych gdzieś tam w pamięci, to ja ją wam mega polecam. Bardzo nostalgiczna i idealna wprost na taki czas, żeby się przy niej zatrzymać, zobaczyć, co się ma, co się straciło lub co może się stracić, jeśli czegoś w swoim życiu nie zmienimy. Książka piękna, cóż tu dużo mówić. Pa, 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 pa.